I jeżeli kochacie kino, seriale gry wideo, komiksy słowem, całą popkulturę, to trafiliście pod właściwy adres. Ja nazywam się Michał Walkiewicz, a wysłuchacie Łoki Toki na Webie. Dzisiaj kontynuujemy troszkę wątek psychoterapeutyczny z poprzedniego odcinka, to znaczy będziemy rozmawiać o kinie, które no, zachęca do takiej cichej introspekcji, może tak powiem, na razie tajemniczo. No i Moją gościnią dzisiejszą jest, jest aktorka, która bardzo dobrze czuje się w świecie tych subtelniejszych emocji. Znacie ją z z Sali Samobójców, także z Amatorów, czyli z filmu, o którym na pewno będę chciał dzisiaj porozmawiać. Znacie ją również jako założycielkę Actor Studio i Fundacji WUARTE, Roma Gąsierowska. Witań, Witam witaj, cześć. Witam, miło mi bardzo. Słuchaj, ja chciałem w ogóle zacząć od takiej rzeczy, cofnąć się do samego początku twojej kariery. Jeśli w ogóle te czasy jakoś tak, nie wiem, nie są dla ciebie owinięte tym woalem nostalgii, pamiętasz, dość, dość wyraźnie. Bo ty zaraz po szkole zrobiłeś jakąś nieprawdopodobną karierę w, w teatrze mhm. i Disco Picks, i nie pamiętam dokładnie tytułu, ale to chyba było zimowe... Dziecko. Zimne dziecko, Zimne to dziecko tak to mm. była dyplom i nagroda mm. też, tak, pierwsza tak, poważna. Tak, tak, tak. Teatr rozmaitości w, z w zasadzie od, od razu. Mm -hmm. Więc chciałbym zacząć troszkę od tego teatru i od tego, jak ty wspominasz tamten czas, no bo działo się bardzo dużo i bardzo szybko, mam takie wrażenie. Tak, działo się dużo, działo się szybko, intensywnie wpadłam w ten zawód w z pełną pasji taką swoją energią młodzieńczą wtedy gotowa na ryzyko I, i to ryzyko w tych wszystkich projektach podejmowałam teraz jak z dystansem na to patrzę, już nie jestem na, na etacie bardzo długo, bo już pewnie za 8 lat nie jestem na etacie, e, i, a byłam 12, e, więc e, jak patrzę na to z dystansem, rozmawiam sobie z moimi starszymi koleżankami z teatru, Mają Maj czy Madzią Kutą, e, które od początku e, tam mnie takiego e, pisklaczka, takiego, takiego e, nic nie wiedzącego e, stworka e, przyjmowały pod swoje skrzydła, e, to, to się śmiejemy, że byłam nie tylko bez skóry, ale e, Maja Maj ostatnio powiedziała, że, e, że ja się tak... E, Ekstremalnie ryzyk, ryzykując, rzucałam w te emocje, że ona aż się martwiła, co to będzie, ale, ale, ale właśnie, ale ja to kochałam i nie tylko w teatrze, ale. Ale w filmie też. To szło równolegle. Tylko wiesz, jak patrzę na to teraz, gdzie ja jestem w moim życiu i, i gdzie ja chcę być dalej, to, to przypominam sobie tamten czas nie tylko jako bardzo intensywny czas projektów teatralnych czy filmowych, ale też bardzo intensywne poszukiwanie innych dróg artystycznych. Mhm. Bo ja rzeczywiście od samego początku szłam wieloma ścieżkami jako twórczyni i, i wtedy już. To, co pamiętam, to co, to, co jak przypominamy te czasy, jest taką pierwszą, sentymentalną moją podróżą, to Stowarzyszenie Twórców Sztuk Wszelkich. To dokładnie no. wtedy się działo. To były początki wszelkich moich późniejszych pomysłów, właśnie czy to związanych z szkołą aktorską, czy z marką modową, czy z Wartą produkcją, którą się zajmuję, czy wideoartami, które robiłam. Wtedy szłam jako taki. Niezależny twórca w głębokim, głębokim ofie, bo to w większości mhm. projekty, które, które w ogóle garstka osób widziała, ale tylko po to, żeby się spełnić twórczo, żeby wymienić się jakimiś ciekawymi doświadczeniami z innymi twórcami, którzy myślą podobnie. I dlatego o tym mówię, bo szczerze mówiąc, po wielu, wielu latach przeróżnych moich doświadczeń, ja bardzo teraz do tego wracam, więc gdzieś to było i jest moje sedno, ale na pewno w teatrze i to w tym rozmaitości, właśnie. Tam znalazłam takie, taką przestrzeń akceptacji, to było coś ważnego, co pamiętam. Akceptacji mnie taką, jaką byłam wtedy, taką niedoskonałą, taką bolesną gdzieś momentami, bo dopiero później się poustawiałam, jeśli chodzi o, o pracę, też w głębokich emocjach, i dopiero później nauczyłam się tego, jak siebie chronić. Na początku tego nie umiałam, i właśnie dzięki tym doświadczeniom, tak jak na to teraz patrzę, to mam wrażenie, że y, obok tej mojej takiej silnej, silnej potrzeby y, zaopiekowania się sobą i, i, i tak naprawdę poustawianiem y, gdzieś takiego spokoju wewnętrznego. Y, y, to, to, ta, to te doświadczenia dawały mi szansę konfrontowania się z trudnymi emocjami, mhm. i teraz, jak na to patrzę, to jestem za to bardzo wdzięczna, bo to właśnie y, przez wchodzenie gdzieś głęboko w ryzykowne, ekstremalne, trudne rzeczy, mam wrażenie, że tak jakby trochę szybciej y, możemy pewne rzeczy y, poukładać, czy sobie zadać pytania, na nie odpowiedzieć, niż jeśli jesteśmy w takich bezpiecznych warunkach, które, które nie, nie wymagają wiele od nas. Ten proces dłużej trwa. U mhm. mnie on był bardzo bardzo intensywny i pewnie dlatego teraz jako 41-letnia osoba jestem y, bardzo świadoma dzięki temu, też jako twórca. E, no ale z tego co mówisz, to trwał prawdopodobnie przez całą karierę, nie? Ten jakiś mm -hmm. taki rodzaj e eklektyzmu, wrażliwości może, mm -hmm. w, co mnie prowadzi do pytania, czy ty chciałaś być aktorką? A nie chciałam, nie. E, czy może niekoniecznie aktorką, ale mm -hmm, tak jakby nie. kimś z tego poletka sztuki. No, bo tak, to, to bardzo... chciałam być artystką. Zawsze myślałam o tym w ten sposób, że będę artystką, Nigdy nie, nie, nie potrafiłam powiedzieć, co dokładnie bym chciała robić, dlatego że mnie interesowało i robienie scenografii, i robienie kostiumów, brałam kamerę, montowałam filmy sama. Ta kamera zawsze dla mnie to było to był rodzaj eksperymentu performatywnego. Lubiłam to łączyć, włączyć różne plany, to znaczy dalej to robię, dalej lubię to robić, łączyć właśnie choreografię czy też teatr fizyczny z. Z wideo, bardzo lubiłam rysować, pisałam poezję, więc wiesz, ja jestem naprawdę, to, to, była, to była moja bardzo szeroka na tamten moment, właśnie kiedy miałam, nie wiem, tak, od 15 roku życia do mniej więcej 25 roku życia, to ja się rozwijałam na tych wszystkich polach. A później, kiedy bardzo mocno mnie już pochłonęła praca, tak naprawdę w filmie i jednocześnie w teatrze, i jeszcze weszły seriale, no to trochę te inne dziedziny Widziny zeszły na, na, na plan dalszy, ale nie na długo, dlatego że za chwilę do nich wróciłam w różnych projektach. Zastanawiam się, jak się w ogóle, jak, jak wygląda proces okręcania sobie głowy wokół tego, bo ja na przykład jestem. Ja, ja potrafię w życiu robić jedną rzecz. To jest krytyka filmowa. Nawet nie można mi zarzucić, że jestem niespełnionym filmowcem, bo nie jestem. Bo tak jakby wszystko, co. Gratuluję. Całą, dziękuję bardzo. Jest to jakieś osiągnięcie. cała, tak jakby cała dla mnie magia kida wynika z tego, że czegoś, że wiem, że czegoś nie potrafiłbym zrobić i. Dzięki temu jest dla mnie interesujące, nie? Mhm. Ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeśli ktoś ma dużo zainteresowań, ma tego, jeśli ma kilka talentów, w których jest w stanie które są jakoś tam rozpostarte, to to może być problem w, w pewnym momencie, nie? Mm -hmm. Żeby nie, jednak nie wracać do tych rzeczy, które, które gdzieś tam się odcięło, albo które się zapchnęło na dalszy plan, żeby sobie jakoś psychicznie tą hierarchię tych, tych, tych potrzeb artystycznych poukładać w głowie, więc mm -hmm. jak to było z tobą? Czy był taki moment, że miałaś z tym problem, że wiesz, ok, to może jednak nie aktorstwo, może jednak się wycofam, nie? No miałam bo... taki moment, że zajęłam się właśnie y, kostiumami i, i bardzo marzyłam o tym, żeby pójść do szkoły są so, Martin School of Art and Design w Londynie. E, bardzo o tym marzyłam, bardzo chciałam być projektantką y, ty, taką z wykształceniem. Mm -hmm. um, i, I miałam taki moment, kiedy pracowałam w serialu Londyńczycy, który mnie y, przez, y, przez to, że, że akcja serialu działa się w Londynie, zabrał mnie ten serial y, tam na, na jakiś dłuższy moment mojego życia. Y, stawałam pod tym y, oknem i długo, długo się zastanawiałam, czy nie rzucić tego wszystkiego <głos> <głos> i nie próbować swoich sił tam. Ale wiesz, co Wycofałam się z tego pomysłu tak naprawdę. W w jakimś momencie, po, ponieważ poznałam kilka osób, które skończyły te uczelnie, Polaków wspaniałych, do, do, do tej pory utrzymuję z nimi kontakt, którzy właśnie zupełnie niestandardowo podchodzą do, do, do wykonywania tych swoich zawodów. I ja, jakby po prostu, wiesz uwierzyłam mocno w to, że ja pójdę własną ścieżką taką autorską, ale przez to, że mnie nie ciągnęło nigdy do takiego um, wyścigu szczurów, można powiedzieć, mm. czy też takiego. Za wszelką cenę dochodzenia gdzieś w tych wszystkich moich różnych pasjach, w, w różnych dziedzinach sztuki, do, do jakiegoś takiego sukcesu, gdzie ja muszę być na szczycie. Ja w ogóle tego nie miałam nigdy, ani, ani jeśli chodzi o aktorstwo, ani o inne dziedziny. Więc jakby dla mnie to było raczej zawsze wsłuchiwanie się w swoje potrzeby i odpowiadanie na dan w danym momencie na takie potrzeby twórcze, a nie, wiesz, konsekwentne dążenie do jakiegoś celu. I, i dlatego ja nie miałam takiego problemu o którym ty mówisz, że ja muszę gdzieś tutaj coś sobie poukładać. Po prostu czułam, że jeśli mam wolny czas od innych projektów, to teraz fajnie zrobić coś, co kocham. A jeśli chodzi o, o tę właśnie markę modową, to też ona, wejście na rynek modowy dla mnie na tamten moment, to, to, była, to była zabawa. To nie, było, to nie było, to nie była jakaś chęć nie wiem, znalezienia się w tym biznesie. Ja bardzo też z dystansem zawsze obserwuję realia, w, w jakich jesteśmy i, i wiesz, nie pakuję się w, w coś, co, nie wiem, głową nie chcę rozbijać muru, czy, czy, nie, czy nie chcę walczyć z wiatrakami. Wiem, że to są trudne rynki i wiem, że musiałabym się poświęcić dużo, dużo więcej swojego czasu, energii, żeby osiągnąć taki stały sukces, ale to, że ja to spełniłam, to marzenie swoje wtedy, wiesz, zrobiłam kilka kolekcji, no właściwie w ciągu dwóch lat, zainwestowałam swoje pieniądze, zrobiłam zupełnie, wiesz, taką z ogromną taką przyjemnością, właśnie kilka takich wideoartów, do których teraz wracam i nawet, wiesz, myślę sobie, żeby je odświeżyć i gdzieś tam w swojej właśnie takiej y, y, twórczej drodze wrócić trochę do tego, bo to arty i wiesz, one, one mi dawały największą frajdę, te, ten performance, to, że ja mogłam dziedziny sztuki łączyć, a nie to, że ktoś mi powiedział, to jest super, to jest fajne, ubiorę to, chociaż też tak było ja też dostawałam nagrody, wiesz, za, za, te, za te ubrania i dodatkowo jeszcze, jakby moja głowa jest naprawdę dość specyficzna, bo ja dodatkowo mam te obie półkule pracują równocześnie bardzo intensywnie, więc ja mam myślenie biznesowe od razu jednocześnie, wiesz, szło za tym i ludzie patrzyli na mnie naprawdę byli w szoku, bo ja byłam młodą osobą, wiesz, która miała super już rozwiniętą tak naprawdę w ciągu kilku, tak jak sam powiedziałeś, pierwszych lat karierę e, jako aktorka, a ja stawałam, wiesz, do jakiegoś, nie wiem, e, inwestora e, do, do rozmowy na zasadzie, ja ci mogę z, z, stworzyć kolekcję i, i mogę zbudować dom mody w, taki, te, w takim i takim kształcie i rozpisywałam oni się, na, oni się na mnie patrzyli, a ja to robiłam sama, intuicyjnie, i potem wiesz, co tak naprawdę, jeśli ktoś mi powiedział, tak, tak, okej, okay, porozmawiamy później, to ja to zostawiałam, ale nigdy nie zostawiałam tego na zawsze, tylko no, w jakimś momencie to. zbierałam to po prostu w inne projekty. Jest to jakaś odpowiedź na pytanie, dlaczego możesz prowadzić w ogóle swoją karierę tak, jak chcesz, no, nie? Tak, bo tak. to nigdy w tym kraju nie jest oczywiste. To, co mnie ciekawi, bo ty zaczęłaś od, od najlepszego, czyli od średniego sztura swoją karierę, czyli od pogody na, pogody na jutro. I potem był. Był chyba ten nowelowy film, w którym byłaś u, u, u Jana Komasy, tak, tak, w nowelce. Zastanawiam tak, tak. się, to jest też jakaś taka, jakiś taki rodzaj, mm, no, dwie takie skrajności, nie? w których polskie kino chyba wtedy funkcjonowało, nie? czyli jakiś taki e, świat przedpisowy, troszkę odchodzący jednak do Lamusa, no i ten, ta nowa stanowość, młodzież, świeżość i tak dalej. Możesz troszkę powiedzieć o tych dwóch doświadczeniach z samego początku? No to było na najbardziej y, piękne, co, czego mogłam doświadczyć wchodząc w ten zawód, że, że właśnie y, Jerzy Sztur był moim pierwszym nauczycielem bo jego ogromne doświadczenie ale też takie jako człowiek bardzo uważne przyglądanie się aktorowi powodowało, że ja się czułam bardzo bezpiecznie nie znając w ogóle realiów kina wtedy i, i on ja zawsze bardzo powtarzam, że jestem mu ogromnie za to wdzięczna, bo no wiesz on mi naprawdę w tamtym momencie dał takie zaufanie, ale też taką ogromną przestrzeń bycia po prostu taką, jaką jestem w moich wątpliwościach, w, moich, w moim niepokoju. Jednocześnie dawał mi taką motywację. Wiem, że jesteś tutaj na właściwym miejscu. Casting to jest najważniejsza tak naprawdę decyzja, jaką, jaką reżyser podejmuje i jeśli już jest, jesteś to ty, to ty zostałeś wybrana, to ja tobie ufam, że ty to zrobisz, dlatego tutaj mm. jesteś. Więc wiesz, taka piękna motywacja motywacja Takiego właśnie e, świeżutkiego, e, jeszcze właśnie wciąż nieopierzonego, nie jak ja to mówię, kurczaka e, i, i, i prowadził mnie za rękę. Jego metoda pracy była cudowna, dlatego że on prowadził mnie dosłownie za rękę do, e, do monitora e, po, po jakiejś scenie, którą zagrałam i pokazywał mi, co zrobiłam i mówił, czy tak chciałaś. A ja wtedy patrzyłam i mówię, no nie, zupełnie, nie, zupełnie, zupełnie inaczej sobie to wyobrażałam. A no widzisz, no to to się nie przeniosło. I to była jego metoda pracy, wiesz, i ona powodowała, że ja się czułam ważna, że czułam, że samostanowię, że czułam, że jest to takie bezpieczne pole do tego, żeby popełniać błędy. Więc naprawdę coś cudownego, jeśli chodzi o takie, wiesz, taką, taką asekurację w tych pierwszych krokach. Ogromnie jestem mu naprawdę za to wdzięczna i też wiele się nauczyłam. Oczywiście każde kolejne doświadczenie filmowe uczyło mnie jeszcze czegoś więcej o mnie, bo to były nowe wyzwania, ale też jakby z tym takim, wiesz, pierwszym takim doświadczeniem yy, ja, której było wtedy ciężko, bo naprawdę byłam wtedy w takim też stanie w momencie mojego życia, po śmierci mojej mamy, zupełnie, zupełnie nie wiedziałam, w którą stronę to wszystko pójdzie, i pojawiały się na mojej drodze osoby, które mi potwierdzały to, że ja jestem utalentowana, oni mi to mówili, oni mi dawali po prostu. Dowody na to w postaci kolejnych projektów, i wszyscy, których spotykałam, dawali mi takie poczucie, jesteś ważna, jesteś głosem pokolenia, ty właśnie taka, jaka jesteś, z tymi twoimi otwartymi emocjami na wierzchu, gdzieś tam, to, to my tego chcemy, więc to, to było trudne, bo ja, bo ja chętnie bym się z tymi emocjami wyciszała wtedy, ja chętnie bym ich nie rozry, nie, tych ran nie rozdrapywała, ale też zrozumiałam, że jakby jest jakaś. Moja funkcja w tym i szłam wtedy równolegle, wiesz, jakby dwoma takimi drogami, którymi dalej idę. E, nazywam to aktorstwo jako droga do poznania siebie i ten mój rozwój osobisty szedł równocześnie, a Janek Komasa, kiedy się wiesz pojawił, no wiesz, on się, to, to ta nowelka e, i to, że tam e, pracowaliśmy razem. Mm, no to, to była taka nasza pierwsza fascynacja wzajemna, która, która zresztą trwa do dzisiaj, bo to był mój rówieśnik, tak? To, to, był, to był właśnie to był właśnie ktoś, kto był równie nieopierzony wtedy jak ja, ale, ale czułam od niego, my jesteśmy skorpionami, taki mamy znak zodiaku, i, i, ja, i ja pamiętam, że Janek właśnie. Poprawiłem fotel. na skorpiona na tak? skorpiony, tak Ta, na skorpiony. No widzisz, no to właśnie niektórzy tak reagują na skorpiony, ale skorpion na skorpiona reaguje zazwyczaj. I bardzo pozytywnie, I, i, i właśnie my tak reagowaliśmy na siebie. I, I zawsze pamiętam, Janek mówił do mnie: Rome, bo jestem Roma, więc jak Rzym, i mówił do mnie: Rome, Skorpionie. I, i, i wiesz, jakby my mieliśmy taką fajną relację, gdzie mm, też właśnie czułam, że y, ja jestem jemu do czegoś potrzebna, gdzieś taka zupełnie byłam wtedy inną osobą niż teraz tak naprawdę. Ale ta moja energia, y, wiesz, taka właśnie taki mes, który my mieliśmy wtedy, taki twórczy y, tygiel. Właśnie w tym Stowarzyszeniu Twórców Sztuk Wszelkich, my byliśmy w tym razem, tam był też Piotrek Głowacki. My po prostu mieliśmy ogromną przyjemność z, mhm. ze wspólnego spędzania czasu w taki twórczy sposób. No i to był, wiesz, to był taki pierwszy nasz krok. No a kolejny no to już była sala samobójców. Mhm. No właśnie chciałem to zapytać, bo on ci dał chyba jedną z takich ciekawszych rol w karierze pod względem technicznym, nie? no bo to jest film, w którym cię praktycznie, praktycznie jest tylko twoja twarz. To było Co bardzo. To się wyłania trudne. z ciemności przez, tak. przez cały film. No właśnie, i widzisz, ja mam naprawdę bardzo tak jak przejrzę sobie powiedzmy swoją, swój dorobek tam tych paru filmów, no też to jest imponujące, jednak mimo wszystko w kraju, w którym robi się tyle filmów, ile się robi, że okej, okay, zrobiłam ich tyle. Zawsze sobie patrzę. Hmm, dobra, niektóre nie były aż tak ciekawe, ale jednak no doświadczenie też powoduje stawanie przed tą kamerą, powoduje, że gdzieś tam zaczynasz. Już te guziki w inny sposób naciskać, niż kiedy przed tą kamerą nie staniesz. Właśnie kiedyś sobie o tym rozmawialiśmy z Dawidem Ogrodnikiem. Dlaczego to właśnie całe, całe środowisko się wkurza, że okej, okay, to tylko kilka osób ciągle gra te same role. No dlaczego? Dlatego, że to potrafi zrobić, bo ma to świadczenie i jakby to jest bardzo trudny zawód. I tam wtedy, wiesz, to były początki mojego, mojej konfrontacji z kamerą. Zadanie było bardzo trudne, nie tylko jeśli chodzi o budowanie roli, tak jak mówisz, poprzez bycie w sumie gdzieś tam jeden do jeden tylko z, w kontakcie z kamerą, ale no tematy, które poruszaliśmy, to, że my tak naprawdę, to jest niezwykłe, ale wyprzedziliśmy wtedy tak, tak naprawdę czas, tak? To była opowieść o tym, jak teraz <laughs> jeszcze wciąż wygląda rzeczywistość. I wiesz, pamiętam, że technicznie to było bardzo trudne. Radek Ładczuk, który robił wtedy zdjęcia, on eksperymentował, to nie było, to też był wtedy, wiesz, początkujący operator to był trudny projekt, ale mimo wszystko każdy z nas oddawał swoje całe serce tam. I, i wiesz, i, i, i ja przede wszystkim, mm, nie tylko to, to, to technicznie, to co, o czym ty mówisz, było trudne, ale takie zaufanie, które, które Janek mi dał do stworzenia całej tej sali samobójców. My robiliśmy warsztaty, które wiesz, były tak naprawdę mojego autorstwa z tymi bohaterami, którzy, którzy później są w sali samobójców jako awatary. My pracowaliśmy, wypracowywaliśmy na podstawie moich pomysłów właśnie jak będzie funkcjonowała sala samobójców. To ja ustalałam te reguły, to była świetna zabawa, mhm. a ja jeszcze wtedy, bo zresztą jestem taką osobą, która jest kompletna, kompletnie nie, nie jestem pasjonatką gier, czy właśnie nie znam tego świata, to był dla mnie obcy świat. Ja wtedy miałam taki problem, żeby w ogóle zobaczyć siebie, tak jak teraz wszyscy na FaceTime, czy tam nie wiem, na jakiś inny tam komunikator, wiesz, mamy kamerki i już jesteśmy oswojeni z tym. Ja wtedy się krępowałam, nie mogłam tego nawet, wiesz, było mi dużo łatwiej pracować z kamerą, gdzie siebie nie widzisz, niż z kamerą, gdzie siebie widzisz. To też jest mhm. ważne. W tamtych czasach to nie było takie oczywiste, tak jak teraz, że wszyscy robimy sobie selfiaki, więc ja też pokonywałam jakieś swoje opory, pamiętam wtedy. To było dużo, dużo, dużo tematów i trudnych. Ale to, co chcę powiedzieć, o czym, o czym pewnie nie wiecie ci, którzy słuchacie nas, że tak naprawdę wiesz, po tym doświadczeniu naszym z Jankiem projektu Oda do Radości, czyli tej właśnie nowelowej historii, my, my mieliśmy ogromną fascynację pracą wzajemną. Ale tak naprawdę w Sali Samobójców miała grać inna dziewczyna, dlatego że chodziło o młodszą bohaterkę. Mhm. No i bardzo długo Janek szukał takiej młodszej bohaterki i nawet miał jakieś konkretne już kandydatki. I i w jakimś momencie powiedział, no nie Roman, no musisz przyjść na casting i, i ja po prostu muszę I sprawdzić, jak to będzie wyglądało, jak ty to zrobisz. No i właśnie wiesz, i, i wtedy i Kuba Gierszał, y, no, no też chodziło o różnicę wieku, że jakby to mm, trzeba, by trzeba było wtedy trochę zmienić tę historię, bo jestem starsza od niego, ale no Janek powiedział, no nie. Nie, no po prostu to musisz być ty, to musi być twoja energia, nie ma drugiej takiej. Ja potrzebuję ciebie do tego filmu i zmienił już całą historię, i to zrobiliśmy razem. Więc to też jest ciekawe, że czasem naprawdę ta moja wrażliwość, ta moja odwaga, taka właśnie determinacja, ale też myślę, że właśnie taka pasja tworzenia, wiesz, to było coś, co ludzi przyciągało. Dalej to przyciąga. Mówiąc szczerze, nie pomyślałem nigdy o tym, ale faktycznie tak jest, że aktor bardzo rzadko gra do kamery. Tak, że to, taki, że widzi Co siebie. jest super trudne, bo tak jakby nawet tak. z dziennikarskiego doświadczenia to jest najtrudniejsze, żeby żeby to się głosić i tak jakby, żeby się zwrócić bezpośrednio do, bezpośrednio do kamery. No to jest e, faktycznie. Ja powiem jedną rzecz. Bo rozmawialiśmy to sobie przed, przed nagraniem, że nie będziemy. Chcemy mieć fajny weekend, więc nie, nie będę się starał cię rozzłościć. Ale, e, ale ja, mam problem, ja mam duży problem z salemobój no. samobójców. Nie z tym wymiarem emocjonalnym tego mhm. filmu, to tam się dla mnie wszystko zgadza. Mhm. Ale to jest wydaje mi się, że trochę. Ze wszystkich filmów, trochę Social Network zabił ten film. nie? W takim sensie, że. To jest film, który jednak on bardzo długo powstawał, nie? Z tego co mm -hmm. pamiętam, sala samobójców. Tak. to było 3 czy 4 lata mm -hmm. i przez ten czas jak powstawał, to chyba troszkę się zmieniła struktura takich relacji w sieci w ogóle. Mm -hmm. Stała się bardziej taka e, horyzontalna, nie? Mm -hmm. Żeby w pewnym sensie wszyscy jesteśmy zrównani, a ten film troszkę pro, pro, w tym filmie to ma nawet dosłowny chyba kształt wieży, nie? I jakoś nie do końca byłem w stanie chwycić ten właśnie świat wirtualny, te wszystkie relacje, które się w obrębie tego świata tworzą i tak dalej, nie? Mm -hmm. Byłem taki strasznie rozdarty, jeśli chodzi o ten film, ale cóż. Y Trochę to stare dzieje, a trochę też tak, że wszyscy kochają stare samobójców, więc mogę być tym odludkiem, który, który będzie miał zastrzeżenia, natomiast tak jak mówię, no, nie miałem znaczy, absolutnie... opowiadasz o czymś, o czym ja kompletnie nie mam pojęcia, to znaczy ja nie jestem, tak jak powiedziałam, w ogóle w sieci, to, to sieć to jest dla mnie obcy temat znaczy, no i... i mówisz o... Myślę, tym, że wtedy jak ten takim... film wychodził, wszyscy mhm. zaczynaliśmy być, funkcjonować w sieci, nie? W sensie w, i w mediach społecznościowych i tak dalej trochę inny w sposób, znaczy w trochę innej strukturze niż ten film po prostu e, to pokazuje. Nie? No tak, to jest. Wydaje mi się, że on był minimalnie jednak spóźniony na starcie. Nie? A o to chodzi, tak. Jeśli mhm. chodzi o jakąś taką społeczną refleksję, natomiast no jest tam kurczę dużo mocarnych rzeczy cały czas. Nie? Mhm. No nie pomyślałam w ten sposób, ale pewnie dlatego, że jestem zupełnie właśnie yy, trochę właśnie ja z kolei outsiderem, jeśli chodzi o, 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 o sieć czy social media. Dużo, dużo później się oswoiłam w ogóle z tym, że okej, okay, dobra, jest coś takiego jak tam te media społecznościowe i uczestniczę w nich teraz, no ale to jest od, od, nie, od niedługiego czasu. Natomiast y, t, wtedy to byłam, wiesz, totalnie analogowa <laughs> no to... i jakby kompletnie nie miałam pojęcia, jak naprawdę wyglądało to, e, o czym ty mówisz. E, wiem, tylko tyle, że jakby to była tworzona właśnie historia fikcyjna, tylko po to tak naprawdę, żeby opowiedzieć o takim niebezpieczeństwie zamykania się w relacji, Wiem. która jest fikcyjna, nie? Wiem, wiem. To tak jakby to, to po prostu próbowałem zwerbalizować swoje generalne problemy no od rozumiem. lat z, z tym filmem, natomiast się, że sam fakt, że je powiedzie. mam od lat chyba bardzo dobrze o nim świadczy. <laughs> <laughs> może, to, może tak, może My tak. A myślisz, jak nareszcie wątek. mogłeś to powiedzieć do A, mnie, no. do... Słuchaj, jakby... Co z do Janka, powiem, żeby to przekręcić na, myślę, że na no, nowo. Myślę, że rozmawiałem kiedyś, odkąd Jadek nazwał jedną z postaci w Bożym Ciele pejoratywną postać, nazwał moj, moim nazwiskiem, to <laughs> to myślę, że... Ma, ma Piękny. Myślę, że już tak. Już może nie rozmawiajmy z, z Jankiem o sali samobójców. E, <laughs> Dobrze, chociaż to chyba był bardziej scenarzysta. Dobra, dobra, koniec. Sala samobójców, temat zamknięty. E, Ki, czy to jest twoja najważniejsza rola w karierze? Aha. Możliwie najobiektywniej, Możliwie najobiektywniej. chociaż wiem, że ta kategoria nie pasuje do, tak jakby do tego rodzaju narracji, ale... Wiesz co, no ja, ja tak w ogóle do tego nie podchodzę. Ale jakby ktoś ci przełożył pistolet do skroni, to czy, to czy to jest ta rola, która cię... Z... Jakby, czy to jest ten pomnik, czy to jest ta rola, którą... A, pomnik, oh, wow. Okej, okay, dobra, czekaj. Ja, ja sobie myślę, mm -hmm. dostałam nagrodę na pewno tam na, na festiwalu w Gdyni za, za tę rolę, ale też no tam dużo innych nagród. Kodbus, Międzynarodowy Festiwal i tak dalej, więc wiesz, pod tym względem no, to, to była rola, która została zauważona dla mnie tworzenie tego wtedy debiutujący Leszek Dawid, tak, z Agnieszką Smuczyńską jako drugą reżyserką, to była nasza taka wspólna praca. Gdzieś, gdzieś miałam takie poczucie, że właśnie Agnieszka bardzo, bardzo mi też tam pomagała. Z Leszkiem wiesz, on wielu rzeczy nie wiedział. To był to było taki było dość trudny wtedy plan, teraz już jakby Ileszek jest zupełnie gdzieś indziej, ja jestem gdzieś indziej, Agnieszka jest gdzieś indziej, ale to były takie właśnie początki i myślę, że wiele rzeczy y, tam w filmie wydarzyło się trochę y, w, przypa w przypadkowy jednak sposób. To mhm. nie była taka, taka sytuacja, gdzie ja mogę powiedzieć, że ja precyzyjnie wiedziałam, że to, to, to i wybudowałam sobie to, to, to świadomie, tylko pewnie gdzieś z tymi, wiesz, zdarzeniami różnych energii, ktoś coś wiedział, czegoś nie wiedział, ktoś coś umiał, czegoś nie umiał. Wiesz, Adam Dworonowicz, My razem, tam pracowaliśmy też dużo nad zmianami w scenariuszu. To był taki twórczy, twórczy, bardzo fajny czas, ale też trudny, ta praca z tym dzieckiem, dużo różnych trudnych sytuacji, które, które ja wtedy konfrontowałam z lepszych jako młoda. dzieci w polskim kinie. O co, o co trudno chyba. Teraz nie? wchodzi moja córka, więc uważaj. No, no, sorry. To nadchodzi nowa era. No tak, no ale to była su, su, super dziewczyna i super ta relacja. To, to, to był, był chłopak. To był Sorry, przepraszam. <laughs> no, może po córce teraz poleciłem. Tak, to był chłopak. To Słodki i dzieci z mojego, z mojego Nikifora. To jest moja absolutna czołówka, Aha, jeśli chodzi o, o dzieciaki w, w polskim kinie. No nie jest to prosty temat. No. Więc, więc wiesz, no dla mnie jakby ta, to były takie, takie mocne doświadczenia. Ja pamiętam, że. To, to tak jak myślę sobie o Ki, czy nie wiem, dla mnie to nie jest tak, że to jest jakaś fenomenalna moja rola. Ja nigdy nie myślę w taki sposób, wow, to jest moja rola, nie wiem, zrobiłam ją tam, bo, bo jestem super aktorką, nie? Tylko myślę sobie o jakimś rozwoju, o tym, gdzie, gdzie, gdzie każdy kolejny projekt mnie zabiera i, i kompletnie nie czuję jakiejś takiej w, w, w synchronizacji z tą postacią na tyle, żeby powiedzieć, to jest moja rola, nie mm. wiem, jakaś taka. Nie, kompletnie nie. Wiesz, bardziej teraz mam wrażenie, że zaczynają się takie szanse dla mnie, gdzie ja już jestem też świadomą aktorką i ja naprawdę wiem, co chcę zrobić i to robię, to tutaj, to, tutaj bym, to tutaj bym prędzej poszukała, że, że mogę się tak utożsamić i powiedzieć, tak, to jest moje dzieło, mogę się pod tym podpisać. Wtedy to było naprawdę, wiesz, wiele różnych czynników miało na to wpływ, ale pamiętam to, to, to co chcę powiedzieć, co było dla mnie ważne wtedy, że ja wtedy rozmawiałam z Pawem Pawlikowskim, który jakby wchodził w ogóle do Polski, tak, wtedy, wtedy rzeczywiście się to lato miłości. Widziałam i mnie pięknie gdzieś hmm. zabrało w inną w ogóle y mam wrażenie, y przestrzeń, jeśli chodzi o, o, o wrażliwość, wiesz, taką w kinie I, i fascynacja moja ogromna tym filmem i wtedy właśnie pamiętam, że Paweł Pawlikowski wchodził a za zanim zrobił mm, Idę zanim zrobił Zimną Wojnę, on wchodził na, na, na rynek polski na takiej zasadzie, że y, poznawał dziewczyny właśnie takie, no tam pod kątem swoich projektów oczywiście, poznawał dziewczyny z, 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 z aktorki wtedy, wtedy, wtedy będące na tym topie y, i sobie z nimi rozmawiał, żeby poznać wie, lepiej, więcej o, o nas się dowiedzieć, po to, żeby można było gdzieś tam w przyszłości popracować. I pamiętam, że on mi wtedy powiedział tak, tak niezależnie gdzieś tam właśnie, że, że, jestem, że jestem też dla niego jakąś taką inspirującą osobą, i że patrzę na, na te swoje role inaczej. Ja mu wtedy opowiedziałam trochę o tym, jak ja w ogóle podchodzę do zawodu i że jestem właściwie bardziej czuję twórcą niż, niż właśnie aktorką, I, i pamiętam tę rozmowę i on powiedział, to fajnie, że tak do tego podchodzisz, bo w sumie aktorka ma niewiele szans w życiu pokazać możliwości swojego talentu, a taka aktorka jak ty to szczególnie, więc to był taki ogromny komplement. I pamiętam, że gdzieś to, to że on właśnie później był w jury i główna, główna nagroda, którą dostałam, to tak naprawdę była, 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 była jego wiesz, główna, główna decyzja, to to mi dawało takie mhm. poczucie, że okej, okay, to jest fajne to, co zrobiłam, ale to nie jest tak, że ja sobie myślę, zrobiłam coś i to jest super i teraz właśnie pomnik. Nie, no, nie to, to kompletnie nie jest tak. To jest, jakaś, to jest jakiś etap mojej drogi, rozwoju. Ja nawet nie, ja nie, ja nie widziałam tego filmu drugi raz, wiesz, ja nie ja nie. E, to by było tego. dziwne, jakbyś powiedziała, tak, to była moja fenomenalna, fenomenalna rola. Ja mogę to powiedzieć. E, była nie i wydaje mi się, dziękuję, że... dziękuję, że to Wydaje mówisz. mi się, że chodzi bardziej o taki rezonans właśnie to, co powiedziałaś, nie, że jeśli któraś z twoich postaci była w tak najbardziej oczywisty sposób odpowiadała na jakieś pokoleniowe Zapotrzebowanie, mm -hmm. względem bohaterów czy bohaterek na ekranach, to pewnie była ta dziewczyna, nie? No widzisz, a dla to mnie to już dużo taki właśnie, więcej właśnie Może czuję... to przez tą dokument, taką trochę quasi-dokumentalną no fakturę może. też tego filmu. Nie? No, no bo może. jednak Leszek Dawid jest człowiekiem tak. no, dokumentu, nie? Więc no to tak, ja, było ja, w no, tym. ja rozumiem o czym mówisz i, ta, i to widzę, że ludzie tak do tego podchodzą, ale ja rzeczywiście bardziej już jakbym miała powiedzieć z tamtych czasów, co hmm. rezonuje z salą samobójców bardziej, wiesz, a, jakby... No, ja tak, to ja tak rezonuję z nią bardziej, w tym sensie, że dla mnie tam było dużo więcej... Takiej, powiedzmy, właśnie przestrzeni twórczej, którą ja lubię, w, wiesz, w pracy, w tej sali samobójców, na wielu poziomach, a, a w, a w ki, to, to, to może przez to, właśnie, że ten projekt nie był taki łatwy realizacyjnie dla nas wszystkich, to też mam jakieś tam, powiedzmy, swoje subiektywne, takie wewnętrzne jakieś tam przemyślenia, kiedy, no wiesz, kiedy sobie emocjonalnie do tego okresu wracam, ale, ale kompletnie tak jak ci mówię, nie mam takiego w ogóle poczucia, że wiesz, gdzieś, gdzieś nawet drugi raz nie obejrzałam tego i. Nie mam takiego poczucia, że wow, to jest jakaś super rola, ale, ale rozumiem, o czym mówisz, no. wiem, o czym mówisz. No że tam i te, gdzieś... to właśnie to też, wspomniałem o tych amatorach na początku, nie? I to A, też to tak. te dwa filmy mi się rymują właśnie przez to, przez to kino faktu, nie? I przez no, jakąś taką. A to amatorów e, wolę na pewno. To e, jest w ogóle? No, powiedzieć, że ten film przeszedł pod radarem, to, to nie powiedzieć nic w zasadzie. to, co to nie, znaczy, przeszedł pod no, radarem? Myślę, że mało kto ma Aha. pojęcie, że ten film istnieje tak A. naprawdę. Nie? No, no bo niestety. On był jakimś takim, e, bardzo, bardzo ograniczonym obiegu, głównie festiwalowym chyba, ja też go obejrzałem przez... on był w Gdyni, nie? Tylko on chyba nie był w... Był w Gdyni w czasie, kiedy był, była Gdynia pandemia. pandemiczna, pandemiczna. Tak, więc tak, tak, no tak. naprawdę film Amatorzy miał duży, duży, duży niefart, jeśli chodzi o czas, w którym wychodził, ale wiesz co, Film Amatorzy jest tak ważny jest o tak, tak wielu ważnych tematach i wymiarach, że ja szczerze mówiąc zdziwiłabym się, gdyby miał prostą drogę. Mm -hmm. <laughs> Bo ja takie mam podejście, wiesz, jak patrzę na to, co się dotychczas y, y, żyje, żyje już tam powiedzmy jakiś kawałek czasu i jak widzę, co się dzieje dotychczas, y, y, jeśli chodzi o ważne tematy, to zawsze one mają kłody pod nogi. Nigdy nie jest tak, że o, coś super ważnego mm. robisz i to ci idzie łatwo. No nie. Łatwa droga to jest Duże. Myślę, że jakakolwiek droga to jest to tego powinniśmy sobie życzyć dla tego filmu i ja się zgadzam. To jest, no, to więc jest absolutnie... wiesz, no, więc tutaj ważne tematy, ale wiesz co, znaczy, ja sama się zdziwiłam, bo ostatnio właśnie chciałam kiedyś, kiedyś wróciłam do tego filmu, chciałam komuś to pokazać i rzeczywiście już teraz to już musisz sobie wpisać film Amatorzy i on jest na jakiejś tam specjalnej jednej platformie, gdzie możesz to zobaczyć, czyli tak, tak, na, tak, tak. Na, nawet już tam zeszło z tego, z tej, z tej platformy, na której była, na N i, i, i rzeczywiście, no, festiwalowe nasze, nasze spotkania też niestety nie były liczne. Przez ten czas właśnie pandemiczny one były piękne i były potrzebne, i wszyscy widzowie, którzy byli na, na sali, przeżywali bardzo, bardzo mocno wewnętrzną jakąś swoją podróż i, i konfrontowali się z lękami czy z jakimś wyobrażeniem. No bo my tu nie wie, może ktoś nie wie, to mówimy o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, w większości z zespołem Downa, które są głównym bohaterem zbiorowym tego filmu. Wiesz, ale tak, tak naprawdę Mary, która jest, powiedzmy, no, główną bohaterką, która ma zespół Down, no ona y, dostała nagrodę główną w Szanghaju za, mhm. za, za, za rolę y, i to był festiwal, y, gdzie nie nagradzano osób ze względu na to, że to są osoby z niepełnosprawnością. Ona dostała główną, y, po prostu kobiecą, y, główną nagrodę, więc jakby świat zobaczył, że ten film jest ważny. To było coś, co no. nas ucieszyło. Nie, tam... Ale filtr, filtr polski Polski jest na tyle, na tyle ta gąbka jest nie, nie do przesiąknięcia, że wiele osób tego nie zauważyło. Tak, ja, skoro, skoro mamy okazję, to ja polecę jeszcze raz. Humor, dramat, struktura, tak. początek, środek, zakończenie tego też, rzadkość w polskim kinie, wszystko się tam zgadza. Mhm. Wojciech Solarz też E, dowozi, Wspania... dowozi. Bardzo, bardzo fajna rola, no i tak jak mówisz, no, cała ta e, e, główna obsada, e, tak. e, fantastyczna, e, amatorzy. Znajdźcie ich, <grym> jeśli potraficie. E, no tak, no amatorzy RZ i, i wchodzisz. Tak, tak, tak. E, <grym> O coś jeszcze chciałem. Aha, jeszcze jedna rzecz, no bo troszkę tych filmów było, i było też mnóstwo takich komercyjnych projektów, ale mm -hmm. ciebie chyba się nie udało zaszuflad zaszufladkować nigdy, nie? Ani w tej szufladce z neurozami, ani mm -hmm. w tej szufladce z komromami. W zasadzie. E, A komromami tego nie słyszałem. E, komromy, tak. To no, popularny, popularny gatunek, zresztą mam wrażenie, że coraz lepszy w Polsce. To jest chyba dobrą wiadomością, bo, bo jest to nasz flagowy, flagowy gatunek. E, no ale nie, nie miałś chyba nigdy takiego poczucia, że, ja nie, że był nie. taki moment, w którym ktoś cię próbował. Tak jakby to wszystko płynie z tego, co mówisz, nie? Ale. Ale nie prowadzą ci, nigdzie upchnąć. To znaczy, mi jakiejś... bardzo na tym zależało, żeby mnie nie upchnąć, więc wiesz, pewnie gdybym tak miała do tego takie podejście, że jest mi wszystko jedno, to może i by mnie upychali, ale, ale mi nie było wszystko jedno, bo ja miałam zawsze takie poczucie, że mm, chcę czegoś doświadczyć, czego jeszcze wcześniej nie doświadczyłam, i, i to był mój główny cel. Ja nie, ja nie miałam takiego poczucia, że e, jeśli zrobię komercję, no to, to się coś tam wydarzy. Wiesz, tak naprawdę pierwszy mój film komercyjny, który zrobiłam, e, czyli listy do to był w ogóle wtedy początek filmów komercyjnych w Polsce. I wiesz, my sobie teraz patrzymy na to, jak wygląda świat dzisiaj. I, i, ale jak, jak pomyślimy sobie, jak wyglądał 20 lat temu a wtedy ja zaczynałam, tak, no to, 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 to był zupełnie inny świat i jakby tam pamiętam, że był taki moment, właśnie wiesz, ja miałam już 5 lat, powiedzmy, kariery takiej konkretnej, fajnych projektów artystycznych na, na koncie, a, a, tamten, a tamten moment, to był taki pierwszy moment, że się pojawiały takie czerwone dywany, że zaczynały się pojawiać te wszystkie brukowce, że w ogóle taka fascynacja tym hollywoodzkim jakimś tam super, byciem jakimś jakimś superstar, celebrity i tak dalej to wchodziło i dla nas wtedy dla mnie takiej która jestem w jednym i w drugim świecie już, no bo jakby miałam taką szansę doświadczyć tego świata bez tego mhm. i świata z tym, to, to wtedy to było bardzo trudne, żeby zrozumieć, gdzie jest moje miejsce w tym, bo jakby twórca takim, jakim ja się czułam i dalej się czuję, to było wiesz, trudne, nie? Komercja to, to, to coś, do czego nie chcemy wchodzić, a z drugiej strony ja zawsze też sobie pomyślałam, jakby jako ja niezależnie, a nie ja w świecie, w którym jestem, ja niezależnie i moje fascynowanie. Dostynacje. Artystami, to zawsze były fascynacje. Artystami, którzy wykorzystywali okoliczności, w których są, no. do tego, żeby przekazywać swoje treści, i ja zawsze, jak patrzę, naprawdę jestem dość specyficzna, jeśli chodzi o e, opatrzenie. Ja bardzo wiesz, lubię wchodzić, eksperymentować i za chwilę natychmiast wychodzić i dystansować się i analizuję, w czym ja jestem, dlaczego, po co, co mogę dać, co mogę wyjąć, gdzie, z kim chcę, z kim nie chcę, i tak miałam zawsze. I jestem bardzo osobna, i wiesz, i wtedy właśnie miałam takie poczucie, że. Okej, okay, jeśli Andy Warhol zrobił swoją fabrykę i jakby tam miał swój dom, wiesz, i robił twórcze projekty, ale jednocześnie zrobił tą, tego, tego, tą, tego Campbella i po prostu przy, przypinał tam, wiesz, swoją pieczątkę, pyk, 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 ale zrobił rewolucję tym, to dlaczego ja nie mogę wykorzystać komercji do, do tego, żeby stworzyć siebie dużo, dużo szerzej, mhm i budować sobie swoje, ja nazywam imperium, jakby krok po kroku konsekwentnie. No i teraz, kiedy na to patrzę, oczywiście to nie były moje decyzje, tak? To były decyzje wszystkich ludzi, którzy mnie też angażowali. Pamiętam, że producentka, która i która wtedy była producentką właśnie lisów do M, jeszcze w Teofonie, to to pamiętam, że ona teraz jest moją sąsiadką i wiele razy sobie wspominamy to, wiesz, że to taka to jej ryzykowna decyzja była wtedy, bo to ona to ona tak naprawdę za bo mówi, chcemy do komedii romantycznej wziąć aktorkę, która jest kojarzona z kinem właśnie alternatywnym, artystycznym, po to, żeby podnieść poziom, powiedzmy, mm. tego właśnie komrom, tak jak mówisz. I to była taka świadoma ich decyzja, ryzykowna, mocno. Mnie było ciężko, bo ja nie umiałam się uśmiechać do plakatu, po prostu dlatego, że trzeba się uśmiechnąć. I pamiętam, to jest naprawdę, to jest taka historia, że Maciek Sztrą mógłby ci ją opowiedzieć. Pamiętam, jak, jak teraz razem robiliśmy Belfra z i, i, i on gdzieś tam komuś przypominało się mu to po prostu bardzo śmieszne wydarzenie, gdzie my byśmy już promowaliśmy listy do M i ja, ja po prostu, ja wtedy akurat byłam w pierwszym miesiącu ciąży y, y, mm. mojego pierwszego dziecka i wiesz co, i wtedy pamiętam, że ja byłam tak obrażona na nich, że ja muszę się uśmiechać po prostu tylko dlatego, że ktoś ma, nie wiem, z powodu y, mojego miłego i sympatycznego uśmiechu zobaczyć ten film. Dla mnie to było tak wtedy trudne, ale jak ja, ja miałam jakiś taki bunt wewnętrzny i pamiętam, że Iza była taka wkurzona na mnie i powiedziała: Jakby w ogóle o czym, o czym my rozmawiamy? To jest promocja, to trzeba to zrobić. Ale wiesz, dla mnie wtedy, no co to w ogóle było, to, to nie, nie rozumiałam tego pojęcia, nie? Ja jestem artystką, ja sobie, wiesz, gdzieś tam wkładam to, to co czuję, twojo, swoją duszę na ten moment, a jakby nie umiem tak po prostu zrobić tego, nie umiałam. I, i wtedy pamiętam, że Iza e, mówi: Maciek, opowiada jej jakieś dowcipy, nie wiem, rozśmiesz ją, czy cokolwiek. I on mi tak opowiadał dowcipy, że ja już nie wytrzymywałam i w końcu się śmiałam, robili zdjęcia i my zawsze sobie wspominamy to, okej, okay, to potem się okazało, że ja jestem w ciąży, więc może trochę te moje humory też brały się z tego, ale no, pamiętam ten moment takiego przechodzenia, wiesz, tej mojej duszy artystycznej, takiej wow, że ja jestem pierwsza, wiesz, która najtrudniejsze rzeczy to to do mnie e, i, i aktorka do zadań specjalnych tak, tak o mnie mówili i, i, i kochałam to, że tak jest i nagle wiesz, po prostu jestem, nie wiem, jakąś, jak to tam mówią, no tam, nie wiem, Mikołajką. Dostajesz śnieżką. No, ale wiesz co? Ale Audrey Hepburn, nie? To, był, to była moja inspiracja i mówię, okej, okay, dobra, bawię się w to i wiesz, i dużo, dużo później kolejne jakieś tam rzeczy, projekty, które robiłam, no zawsze było jakieś. No tak, takie ale mówisz, tak bo masz szczęście, świat. że trafiłaś na za i tak, do listów do M. Tak. Takiego biorąc pod uwagę tak. cały krajobraz Gatunkowy. No tak. e, mógł być przypał, nie? Nie, no wiadomo <grym> właśnie o to chodzi, że ja miałam duże no tak, szczęście, tak, 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 tak. naprawdę. E... No, ale bywały też takie projekty, które są gorsze. Dobrze. a nie, nie wiedziałam, że takie będą, nie? To z, przeskakujemy z listów w na żyzną, żyzną glebę innego kina, może tak, e, i chciałem wrócić do tego wątku wideoartu, który tam poruszyłaś, no uh -huh. bo Bartek Bala, czyli uh -huh. reżyser filmu Ruj, no to jest człowiek wideoartu i się zastanawiam, na ile ten rodzaj wrażliwości sprawiał, że to że twoje doświadczenie pracy nad tym filmem troszkę się różniło od tego, co, do czego przywykłaś. E, masz na myśli e, pracę z Bartkiem, tak? Jak, 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 e, jako, jak witeł, się... znaczy, jako człowiekiem po prostu z troszkę innym zapleczem niż zazwyczaj, nie? No bo okej, okay, cały ten projekt jest wyjątkowy w wielu względach. Jest z crowdfundingu, co już jest, szczerze mówiąc, dziwne. Znaczy, nikt mi nie powiedział, że na ten rodzaj kina mhm. zbierze, zbiorą się pieniądze mhm. w Polsce, mhm. no ale się zebrały, to jest mhm. dobrą wiadomością, bo mhm. jest to bardzo ciekawe kino. Po drugie, no Bartek Bala, który jest z, Trochę robił w wideoarcie, no ale też zajmował się innymi dziedzinami sztuki, więc musiało dojść tu do jakiejś takiej. E Komunii artystycznej. No tak, wiesz co? Znaczy Bartek Bala jest dla mnie, to jest, taki, to jest taki twórca, który od samego początku, w momencie, kiedy wykonał pierwszy telefon i powiedział: Mam film krótkometrażowy, to jest taka i taka historia. To, był taki, to, był, to była pierwsza taka nasza rozmowa, gdzie przeczytałem ten scenariusz krótkometrażowego wtedy filmu i ja nie biorę krótkometrażowych filmów, nie robię tego, ze względu na to, że. Po prostu moje doświadczenie i czas no zupełnie, zupełnie gdzieś tam nie, 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 są współ, nie są na tyle współmierne, żeby, żeby robić filmy takie krótkometrażowe czy dyplomowe. I, i, ale pamiętam, że wtedy powiedziałam: Tak, to zrobię, tak, to zrobię, tak to jest wyjątek, zrobię to, bo ta historia jest wspaniała, cudowna, gdzieś mnie zanosi w jakieś wyobrażone moje światy. Ma, tak naprawdę marzeń, które miałam, jeśli chodzi o, o kino. Właśnie na samym początku tej, tej mojej kariery, takie mocne e, filmy, emocjonalnie wyczerpujące. W ogóle język filmów wtedy taki był, taki blisko kamera, e, bardzo dużo intensywnych emocji. E, e, a ja w sobie miałam taką tęsknotę za ki kontemplacyjnym kinem. Uwielbiam takie kino, kocham, wiesz, przestrzenie, oglądać mm. po prostu filmy, które mają, gdzie gra natura, e, gdzie właśnie aktor nie dużo mówi, a wiele pokazuje w jakimś introwertycznym swoim e, stanem. E, I to były moje marzenia, wiesz, na samym początku właśnie jednocześnie tutaj hardkorowe jakieś tam sytuacje, w które wchodziłam i byłam od tego specjalistką, ale gdzieś moja dusza mnie tam wołała, w inny trochę rodzaj kina. I kiedy Bartek mi zaproponował to na tym etapie wstępnym, to właśnie dokładnie miałam takie poczucie, okej, okay, odpowiada to dokładnie tym moim marzeniom. I, to, i pamiętam, że podobne, do tak jakby podobne, um, on miał podobne, um, podobny odzew od środowiska i um, przez to, że ludzie, do których on przychodził z, tą, z, tą, z tym krótkometrażowym filmem, mówili, to jest wspaniała historia, tak inna, że szkoda jej na film krótkometrażowy. Zadbaj o to, żeby ten development tego scenariusza mógł, mógł się wytarzyć i żeby ten projekt mógł być filmem mm -hmm. pełnometrażowym. I tak naprawdę cała historia powstawania tego filmu, to jest właśnie droga Bartka, który jest bardzo interdyscyplinarnym twórcą i bardzo. Biznesowo, również myślącym, konkretnie y, y, też z, do, z dużym doświadczeniem biznesowym, człowiekiem, i tu się spotykamy. To znaczy, my jesteśmy bardzo podobni w ogóle w patrzeniu na, na, na rzeczywistość, na świat, na rynek też u niego działają bardzo mocno dwie półkule. Znaczy, zebrał pieniądze na ten film, ewidentnie działają u niego dwie półkule. Działają to... na maksa, wiesz, wyznacza nowe, nowe ścieżki, jest bardzo w tym odważny, a przy tym bardzo radykalnie, wiesz, idzie po swoje jako twórca, więc no, dla mnie ogromna, ogromna rzeczywiście też taka bratnia dusza i, i fascynacja tym człowiekiem, no, wzajemna fascynacja, natomiast to, co chcę powiedzieć, że w jakimś momencie, kiedy zaczęliśmy już Dobrze, no wydarzyło się to wszystko, udało się, trzymałam mocno kciuki, to bardzo długo trwało. Bardzo wiele miał Bartek takich trudnych momentów, gdzie wiesz, jednak nie poddawał się, szedł do przodu. Co myślę sobie, że gdzieś na końcu jak ludzie kina tak naprawdę Głównie, jak zobaczą ten film i poznają tę drogę, to może być ogromną inspiracją. Rzeczywiście, ta cała jego droga, że on dał radę, że, z, że na końcu zwyciężamy, na końcu ten film istnieje i jest taki, jaki mm. jest. Więc wiesz, dla mnie to, 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 to zawsze, tak jak mówię, to nigdy nie jest tak, że ja dostaję jakąś rolę i po prostu to jest dla mnie rola, mam odhaczone i idę dalej. To zawsze jest po prostu człowiek, którego spotykam, czy ludzie, których spotykam, którzy z jakiegoś powodu ze mną synchronizują, nie wiem, na jakimś tam poziomie yy, te, te swoje, yy, ja to nazywam wibracją po prostu. Mhm. I, I tutaj dokładnie tak było. My przechodziliśmy fajną przygodę razem przez parę lat, i, i wiesz, i, i, i kiedy ja poczułam, że no na samym początku on powiedział mi to, to, to bym bardzo chciał, żebyś to była ty, bo to, bo to po prostu pisałem wtedy, wyobrażałem sobie ciebie, ja nie byłam do końca przekonana, może, ty, może taki układ, może inny układ, więc braliśmy różne pod uwagę, dobra, w końcu się udało, on poszedł konsekwentnie po swoje, tak, to ma być Eryk, to jesteś ty, jesteście razem, wchodzimy w to, wchodzimy w to, weszliśmy w to, potem szukaliśmy dzieciaków, to był bardzo długi proces, ale my już wiedzieliśmy wtedy, że to będzie od początku do końca eksperymentalne kino, i takie ono było. Więc dla mnie wiesz, to, to jest, to, to nie tylko jeśli chodzi o rolę, to jest y, rzeczywiście takie bardzo y, y, przyjemne pole do eksplorowania y, swojego dotychczasowego warsztatu w taki bardzo świadomy, fajny sposób, mając dokładnie partnera y, po drugiej stronie, a nie y, nie wiem, jakiegoś człowieka, który zupełnie ciebie nie rozumie w, w postaci reżysera, y, więc to bardzo y, precyzyjnie nam się uzupełniamy u, y, te nasze Wyobrażenia. Ale wiesz co, dlatego o tym mówię, że, że gdzieś zanosi mnie to do, do tego, że to były na początku moje marzenia, bo na, na samym etapie pierwszym pracy, kiedy już był gotowy ten pełnometrażowy scenariusz, to ja miałam wrażenie, że jak my się spotykamy z Bartkiem i on mi zadaje pytania, jak ja widzę matkę. Czyli tą moją bohaterkę, i on mi opowiada, jak on widzi matkę, to my widzimy ją tak samo, ale to nie znaczy, że my ją wymyślamy, tylko my ją widzimy, to znaczy, my mieliśmy wspólne wizje i to jest niezwykłe, bo naprawdę takich ludzi się rzadko spotyka. I wiesz, do tego stopnia, że ja byłam w szoku, bo mówię, nie, no, to jest drzewo z mojego dzieciństwa, na którym ja wiem coś tam, co się wydarzyło. Ty to zobaczyłeś, kiedy pisałeś ten scenariusz, i to były takie, wiesz, synchronizacje. No, i teraz widzisz, dla mnie to jest też odpowiedź trochę na to, jak ja patrzę na siebie, na swoją drogę, dokąd ja zmierzam, że czasem my naprawdę nawet nie zdajemy sobie sprawy, że jakby głęboko mamy. Jakąś swoją potrzebę, ale jeśli ją w, w, wynurzymy, jeśli, jeśli stworzymy z niej naprawdę konkretną wizję, konkretne marzenie, no to niech miną nawet lata, ale jeśli dążysz do tego celu, to go osiągasz. I ty wtedy ja spotykam takich dokładnie ludzi, którzy też myślą podobnie. I naprawdę na, na tym etapie mojego życia to się potwierdza na każdym kroku. Ja cały czas mam teraz takie doświadczenia, właśnie tak jak z Bartkiem, że jakby ludzie, których spotykam i którzy wchodzę z nimi do projektów, to są ludzie, którzy tworzą podobnie, jak. Ja, myślą podobnie jak ja, Do, naprawdę są wyjątkowi w tym, bo to są nieliczne jednostki Tak taki jest Bartek. No, abstrahując od tych rzeczy czysto produkcyjnych, to, to ten film jest troszkę też z takiej tradycji, której u nas za bardzo nie ma, nie? E, która jest na przykład bardzo popularna w tych południowoamerykańskich południowo rzeczach, że to jest troszkę Taki antropologiczny arthouse. No, mamy wyspę, mamy rodzinę na wyspie i mamy jakąś grę napięć pomiędzy członkami tymi, ty, tej rodziny, czyli tobą, Rykiem Lubosem, no i dwójką e, dzieci. Zresztą chłopak jest e, fantastyczny. Zapomniałem nazwiska, ale. Adam Wojciechowski. Adam Wojciechowski, ekstra, ekstra rola. Mhm. E, wiem, że to, to taki bardzo old schoolowy sposób patrzenia na kino, ale jesteście też. Ma też. Jesteś też troszkę do ciebie podobny, jeśli mm -hmm. chodzi o. Tak. O Rysy, to, tak jakby to też, no, akurat w takim filmie jest super ważne. Nie? No tak, to się żeby, też. Żeby Oni wyglądają było... jak moje dzieci. No. On, ba on bardziej, ale. ale on bardziej. On bardziej no tak. ale, ale jest coś w tym. No i właśnie tak jak mówisz, nie? I bardzo mało mówicie. Natomiast to, to mi się wyda wydało ciekawe, że ile gdzieś tam jest, jest przenoszone w języku ciała, nie? W, w ekspresji, w tym w ogóle jak się ruszacie. Jak w ogóle myśleliście o tym, o samym ruchu w tym filmie? Nie? No bardzo, bardzo myśleliśmy jest, o ruchu gdzieś tam kluczowe w całej komunikacji pomiędzy tak. bohaterami. Tak, no bardzo myśleliśmy o ruchu, bo wiesz, no tak naprawdę historia osób, które powiedzmy, że to jest historia abstrakcyjna, no wycięte z cywilizacji, nie wiadomo, czy jest apokalipsa lat. dookoła, czy nie ma, no to to jest to, to założenie. Czy, tak, znaczy, czy świat jakby... dookoła istnieje, czy nie. Istnieje? No właśnie, tutaj jakby też nie chciałabym za dużo y, o, tym, y, o tym opowiadać, bo mam wrażenie, że im mniej powiemy, tym więcej widz będzie miał możliwości interpretacji, tak, bo, tak. bo rzeczywiście ten film jest wielowymiarowy, i, i to, że jest wi wielowymiarowy, to dopiero kiedy zobaczycie ten film, będziecie rozumieli, o czym my mówimy. Dlatego, że można mówić wielowymiarowy i wiemy coś do tej pory, ale kiedy patrzymy na ten film, on jest naprawdę. the dla każdego będzie czymś innym. I tak jak mówię, to jest trochę historia... Okej, okay, ludzie wycięci z rzeczywistości, z cywilizacji, mieszkają na wyspie, ale jakby to się może dziać wszędzie, tak? To się może dziać w bloku, nie wiem, gdzie, gdzie, gdzie jesteśmy hermetycznie zamknięci i, i nie mamy świata dookoła. To się może dziać, nie wiem, na powiedzmy na emigracji, bo wyjechaliśmy z rodziną i, i, i tak dalej. My możemy sobie położyć te, te, te historie wszędzie, ale bardzo Artek Balazanius ją tam. On to nazywa realizmem magicznym, i, i tak naprawdę opowiadamy te historie przez te, przez te obrazy w pełni. I, I jakby idąc za tym, że to jest dokładnie ta opowieść o ludziach, którzy są na wyspie bezludnej i zdala od cywilizacji od 10 czy 11 czy iluś tam lat, w sensie iluś tam, że koło 10, to, to, to teraz. Pierwsza rzecz. My. Nasze ciała są zautomatyzowane, jeżeli chodzi o, o takie potrzeby nasze, tak? To znaczy, my mamy potrzeby zminimalizowane, my mamy bardzo precyzyjnie, musimy wykonywać konkretne fizyczne czynności codziennie, każdego dnia, po to, żeby przetrwać. My musimy być tak naprawdę w pozbawieni emocji w jakimś tam sensie, w, taki, w takim znaczeniu, jak my tutaj, cywilizacja zachodnia, jesteśmy przyzwyczajeni, do natłoku myśli czy do no, przyzwyczajeni. No, musimy nad tym pracować, żeby się wyciszyć. A tam jakby założyliśmy sobie, że to jest już naturalny stan, Tak że te emocje, te myśli, one, one nie przychodzą aż tak często. I, a ciało właśnie jest no tak jest takie surowe po prostu. Z jak ja patrzę na tą matkę, która chodzi tak jak chodzi. wiesz, jakby mamy, mamy taki obraz, Takiej po prostu całkowicie można powiedzieć, że odczłowieczonej, tak naprawdę w naszym znaczeniu tego, tego słowa kobiety. Ale wiesz, dla mnie to, że ja sobie zabierałam do wyobraźni i pracowałam w tej wyobraźni z tą matką i widziałam, jak ona może funkcjonować na tej wyspie, to była jedna metoda pracy, ale druga to była też taka, że jakby jednak inspirowałam się taką kobietą, którą znam, wiesz, która mm. naprawdę, która, którą znam, która jest po prostu tak zautomatyzowana i tak po prostu mocno fizycznie odreagowuje pewne rzeczy, że jakby to też dla mnie ta praca nad, nad ciałem, ona była super ważna, żeby spróbować znaleźć taki atawizm w sobie, coś takiego, że jakby to pierwotne, pierwotne takie surowe bycie po prostu z naturą. No to jest ciekawe, nie? Że to jest właśnie wyciągnięty przez ten magiczny kontekst, no bo ta toksyna, która się tam leje, jest tak jakby... E Dobrze, znajoma, o tak. No ona Tyle jest powiem znajoma, bez, bez, no. bez, bez, bez spoilerowania Tak, ale to jest trochę tak, że to pęka. My, widzimy ich, no jakby, tak, my tak. widzimy ich w jakimś momencie, kiedy to pęka, tak? Więc jakby. Tak, no właśnie, więc no to trochę też jest tak, że to zaczynamy sobie wtedy my, jak obserwujemy ten film i, i tych bohaterów, zaczynamy sobie po, 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 po różnych scenach. Widzimy, okej, okay, to się wydarzyło w moim życiu, a to za chwilę się wydarzy w moim życiu. Bo mamy takie, no ja mam wrażenie, że dlatego mówię, każdy zobaczy coś innego, ale, ale ten film jest bardzo mocno inspirujący, zresztą ty od początku dzisiaj rozmowy o tym mówiłeś, że on jest bardzo mocno inspirujący do jakiejś wewnętrznej w ogóle swojej refleksji, do pracy, tak? tak? Czyli Ja akurat bardzo rzadko ja sobie pozwalam na wewnętrzną refleksję, ale powiem tak, mam nadzieję, że rozrzuciliśmy tu intrygujące tropy i na pewno jest to bardzo... Jest to film, który sprawia estetyczną przyjemność, to wam mhm. mogę obiecać. Mhm. E, dobra, słuchaj, na koniec się chciałem zapytać o szkołę. E, mhm. No bo działa od... No 12 lat. 12, no 12 lat. 2012, tak? E, no i tylko też o fundację. Mm, I przede wszystkim o... Hmm, to jest duży temat. E, więc Chciałbym zadać to pytanie... E, dobra, może inaczej. Czego się nauczyłaś? Albo czego cię nauczyła szkoła, albo tak, jakby jeśli by się mogła pokusić, jednak o jakiś rodzaj podsumowania tej drogi. I tego, co ci to dało w świetle innych dokonań artystycznych przez, przez lata, przez tą ostatnią, przez tą ostatnią dekadę. No bardzo, bardzo dobry moment na to pytanie, dlatego że ja dokładnie jestem na etapie podsumowywania tego, co mi dała szkoła, a to moje podsumowywanie będzie zwieńczone metodą po prostu, którą stworzyłam. Jestem właśnie w trakcie tworzenia kursu który jest już Zamkniętą metodą Romy gąsiorowskiej. Od początku do końca nazwane są w niej narzędzia. Cały proces mojego tak naprawdę doświadczenia uczenia tego zawodu przez przeróżne, przeróżne grupy, które, które były no, przez, przez tych już 11 lat no, to, to już naprawdę setki osób. To wiesz, to, to dla mnie jakby to, co ja jako aktorka Wypracowałam, nazwane y, szerzej, bo, bo, to, bo to jestem ja i to ja z moimi y, y, warunkami wchodząca w ten zawód mogę powiedzieć: o, ja pracuję w ten sposób, bo to umiem, tego nie umiem, to, to temu się przyglądam, temu nie, tu jest mój, mój rozwój osobisty, takie i takie narzędzia y, pomagają mi. Ale kiedy przychodzi inna osoba z innymi doświadczeniami, a jeśli przychodzą setki osób, no to masz wrażenie, że okej, okay, to, się, to się tworzy z tego jakiś system, to się tworzy z tego jakaś naprawdę y, y, precyzyjna y, no, technika, y, która, i to jest dla mnie wspaniałe, to jest, to jest, to jest, to jest jakieś takie bardzo cenne, y, y, że ja to zobaczyłam i y, y teraz y, dla siebie samej chcę to podsumować, właśnie mhm. po to, żeby to zamknąć, żeby powiedzieć, okej, okay, ja wypracowałam swoją metodę, no bo tak jest i, i, i ludzie, którzy, którzy idą dalej w świat y, po, po mojej szkole tą metodą pracują, albo przynajmniej ją znają, y, no i widzisz, Jestem teraz dokładnie na tym etapie, więc dla mnie metoda jest w tym momencie nazwana. Konkretnie tak, ja mówię, pracuję w wyobraźni, buduję awatara postaci, właśnie w wyobraźni. Mam tam pokój postaci, gdzie, gdzie jakby w tym pokoju postaci tworzę różne rzeczy przy pomocy pewnych ćwiczeń. Później jestem na pomoście pomiędzy sobą i postacią, to jest bezpieczne dla mnie. Ja prywatnie zostaję tam i tam, więc jakby to wiesz, co mogę powiedzieć, co mi to dało. To dało mi to tyle, że ja zobaczyłam, jak ja precyzyjnie dbam o siebie w tym zawodzie i jak pięknie tak naprawdę y, rozwijam y, siebie. dzięki temu, że ten zawód dystansuje, że jakby wchodzę bardzo w szczegół i wychodzę do ogółu, znowu y, od ogółu do szczegółu, ale jakby Obserwując siebie, więc ja zawsze nazywam to aktorstwo jako droga do poznania siebie, bo dla mnie jakby idę dwoma drogami. Dbam o siebie w moim rozwoju osobistym, używając różnych narzędzi, które dostosowuję do aktualnego mojego stanu, tak. kondycji, świadomości i tak dalej potrzeby, ale jednocześnie nigdy nie traktuję wyzwania, które jako aktorka dostaję, tylko jako rola. Zawsze właśnie tak, jak już to mówiłam dzisiaj wcześniej, że zawsze patrzę na projekt, który daje mi takie konkretne. Informacje na, na temat mojej kondycji dzisiaj, gdzie ja jeszcze mam opory, gdzie ja jeszcze czegoś nie potrafię, gdzie ludzie może widzą mnie w taki sposób, a ja bym chciała inaczej, więc przepracowuję coś. Zawsze wiesz, jakby update taki robię, który powoduje, że ja się rozwijam i jestem coraz dalej, i jestem coraz pełniejsza, mam coraz więcej takiej prawdy swojej na temat, kim jestem, a nie, nie jeśli chodzi o to, jak jakie jak ja role gram. Więc dla mnie, jakby ten moment, w którym teraz jestem. E jakby całkowicie zmienia szkołę aktor-studio, i, i ty dlatego super, że o to pytasz. I trafi, trafiłeś, bo wiesz, no pomyślałam sobie: OK, 10 lat minęło, coś się wydarzyło. Wiesz, ja mam 40 lat już ponad, nie? No to jakby jest taki moment zamknięcia dla mnie pewnego etapu. Super, że tak konsekwentnie udało się przez tych 11 lat prowadzić tę szkołę, mimo wszystko, ale jakby dla mnie teraz, ja wychodzę na rynki zagraniczne i no. ja idę dalej. Ja już nie, już nie chcę być Aż w tym myślę, samym że, miejscu. Myślę, że dobrą decyzją było tak, jakby e, korzystanie w tej szkole z ludzi, którzy pr praktykują ten zawód, a nie tylko są jego teoretykami. Nie? No to no, było pierwsze jest, założenie, no, tak? To jest chyba dość. To dość oczywiste założenie. założenie, ale nie tak znowu oczywiste w tym kraju. Co... Znaczy, wiesz, to się, też, też jakby na przestrzeni tych 11 lat dużo się zmieniło w szkołach. I jasne, jasne, ja na jasne, pewno. To mówię, tak, na pewno, ja na pewno tutaj 100% mogę powiedzieć, że, że to co zrobiłam było pionierskie, ale teraz już jest dużo różnych innych kopii tego, co ja zrobiłam, dosłownie kopii. I, i tak naprawdę, no ja nie mam do nikogo o to żalu, bo jakby tak wygląda rynek i tak wygląda, wiesz. Y, y, Poprosiłaś no, dosłownie kopii to tak jakbyś miała kopii. troszkę żal. Nie, bo znaczy nie bo wi żarty. widzę jak to działa i nawet koledzy którzy u mnie byli, wiesz, wykładowcami mówili robię to, bo mhm. byłem u ciebie. Jakby okej, okay, nie jestem dla ciebie konkurencją lub jestem dla ciebie konkurencją. To wiesz, to jest dla mnie, znaczy ja nie mam, mówię dlatego, że nie mam żalu, bo naturalnym jest, że jeśli ja dałam komuś możliwość, mówię, chodź, nigdy nie uczyłeś czy nie uczyłaś i chodź, zobaczysz jak to będzie, zaufaj mi zrobimy tak i zrobimy taki tak jak przygotowywałam, głównie y z takimi osobami, ja ten program, dalej jak to ma funkcjonować. No a później ktoś mówił: Ja już czuję, że mogę to robić, czy chcę to robić niezależnie. Okej, okay, jakby nie mam z tym problemu, ale ja zawsze muszę zrobić update i być gdzieś indziej, żebym mogła powiedzieć: no. Jestem uczciwa w stosunku do samej siebie. Dlatego dla mnie na ten moment, wiesz, ten, ta formuła też jakoś się wyczerpuje, mam wrażenie. Przez to, że jakby jest właśnie trochę tak na rynku już tego dużo, że, że ktoś może nawet nie wiedzieć, kto to jest Roma Gąsirowska, bo już influencerów i celebratorów brytów i tak dalej, jest wszystkich tyle, że o, no to ta, co listy do M zagrała, no to, to nie jest to, o czym tu rozmawiamy. E, więc wiesz, do mnie trafia tak naprawdę wyselekcjonowana garstka zazwyczaj osób świadomych, co też jest dużą przyjemnością, nie? No bo jednak to są fajni, utalentowani ludzie, którzy wiedzą, czego chcą od mhm. tego zawodu e, i, i w większości ci ludzie po mojej szkole pracują w zawodzie i tak naprawdę to jest fenomen, bo statystycznie, po, jak sobie porównamy, to naprawdę więcej ludzi po mojej szkole pracuje w zawodzie, niż po szkołach państwowych. Ale tak jak mówię, wiesz, przez lata właśnie czy to Dawid Ogrodnik, czy to właśnie Adam Woronowicz, czy to nie wiem, Piotrek Głowacki, te osoby, które u mnie uczyły teraz uczą w innych szkołach, wiesz, bo dużo się zmieniło, nie? I każdy z nas zaczął wchodzić w te, w te szkoły państwowe. Ja natomiast dostałam propozycję wielokrotnie z Krakowa, żeby uczyć w tej szkole, ale no nie mogę, bo mam swoją szkołę, a moi no studenci tak, by startują tam na egzaminach, więc Adam Nowojczyk dzienny. mówi do mnie, no Roma, dopóki ty masz tę szkołę, to nie możesz tam uczyć. A ja sobie myślę zawsze, no tak, ale jakby to może inaczej, nie? To jakby ja wiem, dlaczego mam tę szkołę i po co, a teraz jakby zaczynam sobie myśleć w takich kategoriach, gdzie ja chcę Iść dalej, bo to, że ja ludziom mm. daję dużo, to super jest uczucie. Ale teraz mam taki moment, pierwszy rok, ten teraz, który się kończy, miałam takie, wy, takie podjęłam wyzwanie, że moi absolwenci, którzy są tacy zaufani i pracowali ze mną przez lata jeszcze gdzieś tam w takim już self-coachingu, art coachingu czy soul coachingu, jak ja nazywam, więc wypracowali też siebie mocno e, e, z w takiej stabilności, wiedzą, kim są, gdzie, gdzie zmierzają. To oni zaczęli uczyć, wiesz, i to, było, to był taki mega krok dla mnie. Chciałam to sprawdzić, jak to będzie działało. Powstała ta metoda, wiesz, mój asystent jest cały czas ze mną w procesie tworzenia tego, i tak naprawdę my to zamykamy. No, myślę, że w sierpniu będziemy gotowi, żeby to wypuścić w świat. A jeśli to wypuszczam w świat, to mówię dosłownie w świat, dlatego że ja to zrobię po angielsku. Ja z tym idę w świat i zobaczymy, co się wydarzy. No dobrze. Mam, wszyscy mamy na, na co czekać w takim razie. E, to w takim razie życzę ci kolejnych nieodkrytych, niezbadanych lądów artystycznych. I, Fajnie. E, I tego, żeby metoda poszła w świat. Wam życzę. Chciałem powiedzieć dobrej zabawy, ale może cichej introspekcji na filmie e, rój. Mhm. E, bo jednak ma to swoją wagę e, egzystencjalną. Znaczy ten na film. pewno trzeba kupić piloć za 2499. To to jest jakby ten, ten wysiłek, który trzeba zrobić. Nie no, to myślę, że. E, do... Mam nadzieję, że to nie jest. Znaczy, nie musimy się bać, że ten film podzieli los amatorów, których też polecamy, no bo to jest taki film, który, który naprawdę którego nie umiem się za bardzo, na, znaczy nie umiem wszystkiego przechwalić, nie można coś przechwalić, wystarczająco nachwalić. Aha. Tak, amatorzy, się Gósierowska. Dziękuję bardzo. Bardzo za dziękuję. E, oglądaliście, po ogląda, raz pierwszy oglądaliście Toki, no ale oczywiście słuchaliście też Toki. Słyszymy się niebawem. Cześć. Dziękuję.